Szanowny kolego, koleżanko, zapraszam na potężny Instant Gaming po potężne gerencje Total War'owe i nie tylko. Rzecz jasna, linka znajduje się poniżej w opisie. Siema na kolano, szczęść Boże, no Janu z tej strony, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Rzeczpospolitą w Empire na modyfikacji Pirates Urales. Tak, więc kolejny odcinek, nie patrzyłem wam, powiem, czy wbiliście do stolika czy do północy, bo jest obecnie pierwsze 15 i jest 106, wobec czego chyba tak, aczkolwiek, no kurde, nie wiem, tak czy siak nagrywam. No i lecimy dalej, przypominam, że kolejne stolika czy jutro będzie następny film. Dzisiaj naszym celem jest miejscowość nadmorska, albo w sumie to wszystkie te miejscowości są nadmorskie, bo wszędzie są porty, a więc więcej bogactwa, doskonale. Cieszy mnie to niezmiernie. Troszkę jeszcze się ten Petersburg buntuje, aczkolwiek nie ma problemu. Też dziękuję za komentarze, między innymi od Wiktora, że mogę sobie tutaj w przeglądarce budynków zobaczyć kolejny tier tego oto budynku. No i następnie co w nim jest dostępne, bo powiem, że jestem wielce uradowany. Ale też są wymagania. Co? Poczekaj, teraz tak, ja mam ogólnie przygotowę w Warszawie. Jaki to jest tier? To robi się teraz obecnie House of Parliament, czyli robi się... Poczekaj, przepraszam, to chyba nie jest to. A mamy tutaj military barracks, ten wiecie, drugi, dosyć podstawowy. No i żeby mieć dostęp do saski piechotyliniowej, fajnie, bo to jest piechotyliniowa, potrzebuje oczywiście technologii, która się opracowuje i podobnie też jest z żołdakami. Natomiast poziom wyższy, to już mi uwaga, zaoferuje... Halo? Drill School zaoferuje mi no dużo więcej jednostek, zobaczcie, chociażby po prostu lekka piechota. Polska piechota liniowa i to mi się podoba. Husarów, tylko takich innych. No, nieźle. Mamy tych saskich, zobaczcie, 120. Polska piechota liniowa. Kurde, czemu jest gorsza? Zobaczcie, mamy gorszego reloada. Natomiast w zwarciu są lepsi, więc spoko. Piechota lekka, no to ma 150 zasięgu. Wow. Wow, ale jest ich ilu 120, no właśnie, to jest problem. Żołdacy natomiast są całkiem spoko, no grunt, że będzie więcej jednostek. A co będzie następne? Jaki jest kolejny tier, prawda? Tutaj dostajemy już na przykład też żołdaków, lekka kawaleria, Polish Hussar Regiment, nice. No i Polish Lithuanian Grenadier Regiment. Grenadia, pizgawica, 200, drodzy, ale no elitarni i zarąbiści. Także... Line Early Rifle Royal Regiment, proszę bardzo, z karabiniami Polish Infantry Corps. No, nie mogę się, ludziska, totalnie doczekać tego, więc no trzeba technologię opracowywać. A tak a propos, żeby zrobić sobie ten wyższy budynek, będzie potrzebna pewnie technologia Cadenced Marching. Zapewne tak. Mam mało szkół, tak a propos, myślę, że gdzieś będzie trzeba jakąś szkołę dzisiaj zaraz wybudować. I ja bym postulował, żeby zrobić takie coś tutaj w Litwie na przykład. No i byłoby to w miejscu, ja wiem... Tylko poczekaj, kurczę. Czy kiedy wywalę ten fort? A, nie da się go wywalić. Myślałem, że będzie w jego miejsce jakiś inny slot. No bo tu mamy same fajne takie budowle. No dobra, a na przykład Szwecja. Czy mogę stąd wyjść? W teorii mogę wyjść ze Szwecji. Dobra, no to chciałbym w takim razie pozbyć się na przykład tego i zrobić tutaj, uwaga, szkołę. Wy tu jeszcze zostańcie na spokojnie, będziecie wykorzystani później do oczywiście konfliktu z Duńczykami. Więc tak, szkoła będzie tutaj. No i ile w ogóle jest tych technologii do opracowywania? Musimy też, wiecie, morską zraszować, więc ja bym chciał sobie zrobić na przykład w Kijowie kolejno, tylko Kijów jest graniczący z wrogiem, no niezbyt dobra sprawa dla nas. To Wilno, kurde, się wydaje spoko, tylko w Wilnie mam wszystkie, zobaczcie, dosyć bogate te, kurde, budowle. No i jest to niewątpliwie problem, niemały. Tam, no właśnie, 900. No dużo, no za dużo. Warszawa się lekko niepokoi. Królewiec też nie jest zbyt zadowolony. De facto można by zrobić w Gdańsku szkołę, ale z kolei Bydgoszcz, Poznań. Ha, tu jestem teraz, sobie tutaj Nojan siedzi. No z kolei tutaj też nie ma za bardzo slotów. No w Berlinie, no to wiadomo, że są wkurzeni. O, tu już jest ten? Poczekaj, a nie, to już jest protestantyzm. No i nie wiem, kurde. Mamy też ten Lwów niby. No, Lwów się wydaje w porządku. Brody będzie za 8 tur kolejna miejscowość. No, w porządku, w porządku. No, Kijów, no nie jest niby złym pomysłem. Wiecie, nie jest taki zły, tak? Trzeba byłoby się dobrze zastanowić. A w ogóle sprawdźmy sobie teraz wspólnie, wiecie, przeglądarką budynków, gdzie mam postawione te budynki a la oberże, które tam ateizm, prawda, nam powiększają. No, w Szwecji oczywiście. A czy mamy jeszcze gdzie indziej? Ten tam się wywala.
A na razie z budowlami jest spoko, z tego co widzę. Widzę, że są zrobione, no to jest kolejny taki budynek. Daje dużo zadowolenia, no ale jego chyba nie wyburzę, wiecie? To już chociaż w zasadzie... Dobra, wyburzmy go i zrobię sobie w tym miejscu przemysł i to jest jak dla mnie dużo, dużo lepsza opcja. Dobra, to teraz tak, lecimy dalej. Mamy tutaj taką budowlę. A, tylko to się jeszcze buntują, okej, więc może to na razie pozostać bez zmian. Też się wypowiedzieliście na temat montowania odcinków i tak dalej, no i w dużej mierze napisaliście, że... Znaczy w dużej mierze, chyba był jeden komentarz odnośnie tego, więc no nie jest to zbyt, powiedzmy, z mojej strony teraz może... Może jakieś bardzo... Oj, zabrakło mi słówka. Sojusz Wielka Brytania. Nie, ja tego sojuszu cały czas od was, panowie, nie chcę. Nie jest to zbyt rzetelne spełnianie... Kurczę, woli widzów, bo jedna osoba napisała, natomiast no w skrócie, że czy montuje, czy nie montuje, spoko, ale niektóre rzeczy w teorii mógłbym wycinać i potem po prostu o nich opowiadać, na przykład dyplomację, co nie? No to się wydaje pomysłem rozsądnym, pomyślimy, ale na ten moment, nie wiem, jakoś to wszystko, co się dzieje w kampanii, wydaje mi się autentycznie interesujące, więc kurczę, ciężko powiedzieć, zwłaszcza, że kampania, bo w bitwach to wiadomo, że wycinam, ale w kampanii, nie wiem, jakoś kurde, nie czuję, że bym coś musiał zrobić. A, dobra, teraz tak, co ja zrobiłem, ludzkie? Ingria, zbrojna rebelia, tutaj. No niestety, ale już zobaczcie się, to nie buntują, nasi szlachcice tak jakby. Dobra, teraz tak, tutaj, a no i są lekko bardziej podburzeni. No, szkoła długo się będzie robiła, ale zrób... Minus 9, co, że to daje? Minus 9? Boże święty, dobra, zrób mi chociaż to, lepsze to niż nie. Okej, okay, to jest ten port. I czekaj, czy ja wyburzę jeszcze jakiś inny budynek? Bo już teraz, kurde, opowiem, nie wiem, czy się zlagowałem. Tak, tu wyburzyłem. No to tu też poproszę zdecydowanie przemysł. No i cała reszta zostaje. Możemy sobie polepszać najpierw farmy, potem reszta, jak pieniążków będzie więcej. Ale w pierwszej kolejności farmy i też ponaprawiajmy. O Jezu, trzy koła, kurde. Ci, co mi poniszczyli. Łajzy meksykańskie. No, mamy farmy. Proszę bardzo, taki ładny upgrade, nawet też grafika, jak się ładnie zmienia, widzicie? Zoba. Się po prostu powiększył. Powiększył się. No i super, świetnie, świetnie. Tak być powinno, drodzy Państwo, tak być powinno. I jeszcze tutaj. No to tak, zwolenna rebelia. Czekaj, ona się dopiero pojawi, tylko to teraz uszkodziła, niestety. Dobra, niech się ona pojawi, po stąpieniu rebeliantów powinni być w teorii jak na moje zadowolenie. W teorii, czy w praktyce? Nie wiem. Nie wiem. Dobra, tutaj już nikogo nie ma na szczęście, więc możesz, kolego, stąd sobie pójść i na przykład, nie wiem, sabotuj armię. Po prostu dla expa. Naturalnie dla samego w sobie doświadczenia. Okej, okay, operacja udana. O Jezu święty, co tu jest w ogóle za szarańcza, wy to widzicie? Matko boska, ile ich tu jest. Dobra, staramy się ich skasować. Pokaż mi w ogóle moich agentów. Lista agentów. I tak, noblemeni, ci są oczywiście w szkołach. Gość od sabotowania jest jeden tutaj. Czy jestem do Szwecji? Wiecie, wolałbym widzieć na przykład Pragę. I ogólnie cały czas, wiecie, interesuje mnie sytuacja. A nie, bo oni się dogadali, Francuzi z Austriakami. Teraz wojny nie będzie. A to może podejść pod osmańską granicę? Możesz tam podejść, kolego. Mój następny agent jest teraz tak. Poczekaj. Którego teraz kliknę? Tego? Tak, chyba tego. Ale ten też jest jeden koleżka. A, no to wiesz co, cofnij się pod tereny takie bardziej francuskie. Mhm. Jeszcze jeden jest tutaj, w Szwecji. To jest ten, który właśnie wykonał akcję, ale mu nie wyszło. Jest w Finlandii. I w Indiach, a no tak, w Indiach przecież, była wielka misja w Indiach, zapomniałem. Dobra, sabotuj armię, kolego, sabotaż. Sabotaż. To co? To padnie. Z Kopenhagą jest lekki problem, bo nie mamy nie, czy tu jest niby dojście, prawda? Ja dobrze rozumiem? O, nie ma tu dojścia, bo kurde, niestety nie ma, więc trzeba będzie zrobić desant taktyczny. A dobra, desant w zasadzie problemem być nie powinien, bo na razie Duńczycy nie mają tu żadnej floty. No i tak, ta osada Norwegia ma, no ma armię, ma artylerię, ale to jest, powiem, nic specjalnego. W Kopenhadze mamy konnicę, więc jeszcze bardziej nic specjalnego. No to w zasadzie najważniejszym teraz dla nas będzie... De facto, a jak to się nazywa, opuszczenie Petersburga i wyruszenie na Finlandię. Swoją drogą, czy ja mogę też w budynkach zobaczyć sobie, wiecie, tutaj ten budynek? Mogę, ale to jest u nas jakby poziom pierwszy i mój własny odpowiednik, jakbym go przebudował, da mi minus 5 zadowolenia, zwiększy mi podatki 9% i da mi werbunek. Z kolei to... Poczekaj.
Gdzie to kurde jest? Tutaj, o! To mi de facto daje to samo, tylko że nie mam werbunku. Ale ten mój to musiałbym mieć ulepszyć maksymalnie. Aha, to tak jakby dawałoby. Dobra, czyli de facto by tego niezadowolenia nie dawało. Ale to jedynie dotyczy się szlachty, mi nie przeszkadza, więc to jest maksymalny odpowiednik. No to wiesz, póki tu nic nie werbuje, to nie ma takiej potrzeby. Poważnie. Chociaż jest ruski. No jest ruski, drodzy państwo. A czekaj, a ten mi też daje te represje całe, czy nie daje? A pierwszy poziom to w ogóle jest totalnie, nie wiem, powiem, useless. Drugi poziom też jest useless. Dopiero trzeci realnie coś tam robi. A represje są przy czwartym. Nie, za dużo pieniążków. Nie ma sensu. Nie potrzebuję tego próbować jednostek. Uważam to za zbędny wydatek, drodzy państwo. Zbędny wydatek, którego no, nie będziemy chcieli pokrywać. A kurczę, jak zawodniemy całkowicie Bałtykiem i uczynimy ten akwen naszym Mare Nostrum, no to wpłyniemy dalej. Tylko trzeba mieć najpierw w domu bezpieczeństwo i pewność, a potem gdzieś tam dalej polecimy. A no i się tutaj pojawili nasi oponenci. Myślę, że kosteczki możemy ich na automacie rozbić, bo taka jest moja wola. Wielkiego władcy, prawda, no Janusa? Władcy potężnej Rzeczpospolitej. Dobra. Kasuj gości. No i to jest 5 koła, powiem, wydamy na tą naprawę. Ale ile eksport? No 3 koła, to jest, kurde, jest, nie ma problemu naprawdę. Dobra, teraz ty wejdź do środka. No i zobacz, jak oni wchodzą, to już jest takie zadowolenie. A wejdzie cała armia, włączą podatki, no to będzie naprawdę spoko. Białystok! Białystok, drodzy państwo! Proszę bardzo! No i tu by się szkoła przydała. No nie będę owijał bawełnę. Przydałaby się bardzo. No ale kurde... A ja tu już mam szkołę! A no to nie, to bez sensu. No zróbmy to najpierw. A no i jeszcze mamy tutaj... to okolicy Mińska, ale też Mińsk jest leciutko poddenerwowany. A więc najpierw byłoby zrobić tutaj farmę koni. No jakieś tam rzeczy nam podskoczyły. Możemy przy okazji sobie zrobić zmianę w rządzie. Wymienić ministra od floty. Dobra, trafił się taki kolega. Byłeś był chyba fajnym ministrem sprawiedliwości. Poczekaj, czy ty się to zmienia? Tak, jesteś lepszy. Dobrze, czyli się trafił sympatyczny kolega. Doskonale. Podoba mi się to bardzo mocno. Dobra, tu w ogóle... No kurde, pozbyłem się tego. No to wam powiem, lekko spada. Ile mi dodaje zadowolenia? To mi daje plus 2 dla middle classes, czyli no dla nich de facto. Dobra, jak oni wychodzę, to jest minus 1. Ja w ogóle dziwnie to pokazuję, bo zobaczcie, ten mi wyrównuje, a oni no, nie podbijają do plus. No to wydaje mi się, że jakby, nie wiem, dziwnie to wylicza gra, ale ja to chcę teraz wyburzyć w każdym razie. Wybuszmy to, pozbądźmy się tego syfu. Dobra, w Szwecji, Royal Obserwatory. No tu generalnie, o, w ogóle mamy no, lepszą szkołę. Proszę, proszę. Ale to chyba nie jest ten nasz wariant, co nie? Bo nie możemy to nic fajnego wyrobować. Dobrze kojarzę? Mogę zobaczyć? Przepraszam, to jest trzecia zakładka. Nie, to jest to samo. School Combat Training. Tak, to samo. Dobra, tylko po prostu może bez technologii jakby to nie działa i nie daje naszego wyrobunku. Najprawdopodobniej, ale czekaj, to jest, uwaga, Military Barracks, Drill School, a to jest School of Combat Training. No niby pokazuje odpowiednik taki, a mogę to w ogóle ulepszyć potem. Mogę na Military Academy, czyli to jest jakby Drill School. No dobra, a wyrobunek mi dodaje? Daje, a czyli działa normalnie, w porządku. No to co, pieniążki. Wydaje mi się na jakiś upgrade, może na te futra, kurde, więcej futer, lepszy handel. Dobra, handel też trzeba rozwijać. Trzeba, koniecznie. Jak na poparcie rządu? Na ten moment? Gdzie to się patrzyło? Poczekaj, to się tu wchodziło, poparcie rządu, w zakładkę ministrowie. No małe! Jak na dobrobyt i brak wojen, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, no za wyjątkiem tej śmiesznej Finlandii, no to wam powiem, że nasz, kurczę, naród nie popiera mojej władzy. Co mi się bardzo nie podoba. Oj, drodzy państwo, bardzo mi się nie podoba, ale jeszcze bardziej mi się nie podoba to, jak ruski się tutaj przemieszcza. No relacje z Ruskim mam very friendly, plus 108, to naprawdę dobre relacje. Dziwi mnie to, że kończą sobie tak te hasa. Ewidentnie pokazuje, że zależy mu na tych ziemiach. Ewidentnie. A ty masz ten Ceylonik i ty widzisz, że poza Ceylonikiem nie masz już chyba niczego innego. Dobrze mi się wydaje? Tak, bo nie możesz się wymienić za nie, więc to jest twoja jedyna osada. Ceylon. No dobra, no jak tak, to tak. To jest ta Grecja. Zobacz sobie save'a. Jest w ogóle już 100 obecnie. Druga tura.
Ciekawie, a godzina 1:30. Noce nagrywanko. No kurde. No chce ten dziad, wiecie, deala z nami. Chce ten dziad z nami deala. I teraz pytanie, co robimy? Może ja go kurde podpiszę, ale bez tych pieniędzy, co? Przejdzie, przeszło. Wiecie dlaczego? Bo jak będę się atakować Duńczyków, to i tak nie wezwę ich do wojny, ale sam fakt, że oni są obok mnie, sprawi, że może sojusznicy Danii nie dołączą po ich stronie. No bo na pewno nie zależy mi na Wyspach Brytyjskich, też Amerykanie, Anglicy, przepraszam, nie mają już żadnych tam chyba kolonii i w ogóle osad w Ameryce. A jeśli mają, no to ich zdradzimy, chociaż raczej wolałbym inną frakcję napadać, a nie taką niebezpieczną. I National Armies powstała, technologia nowiutka. Drodzy Państwo, Platon Firing Drill, nie wiem, co to oznacza, ale brzmi bardzo fajnie. A to się opracować będzie kolejna reforma. Kurde, ja wiecie co, bym już ją robił. Ja bym już ją robił, a w Krakowie... No i niech się robi to, bo my potrzebujemy nowych jednostek. No i teraz w Warszawie ulepszę mi to, kolego. I zdaje się, że tutaj będzie mieli te jednostki lepsze już teraz. Tak, Polish Line Infantry i żołdacy. Jest limit tego? Nie ma 30. Dobra, to zarobi się dużo. Tych 12? No to słuchajcie, możemy mieć naprawdę sporo. Naprawdę nie ma problemu z tego, co widzę. Ładnie, no bardzo ładnie. Dobra, Black Riot Ingria. Poczekaj. No jest obecnie minus 4, to nie ma tragedii. Weź stąd wyjść, kolego. I wejdź co armią. Mhm, no i teraz bym wyłączył wam podatki. No to jest niby lepiej. Tracę 1500, ale w sumie za armię podobnie płaciłem, więc nie ma lipy. Ale to co, was mi teraz napraw, wy się naprawiacie. Black Riot w Warszawce? Ale, że panowie w Warszawce. Dobra, wiecie co, weźmy to anuluj. I zrób mi kurde burdelik, co? Koniecznie poproszę burdelik. A stąd poproszę mi jeden oddział. Poczekaj, co? Do miasta, kolego. Spokojnie, przyjacielu. A tu mi robisz to na pewno. No i dobra. No i bardzo ładnie. Teraz tak. Mój szpiegu. Bo ja tu jednego szpiega gdzieś na północ wysyłałem. Próbujmy teraz ich zasasynować. Okej, successful operation. W sensie, że czemu dwóch jakichś gości, że przeciwko nam? Czy o co chodziło? Nie do końca jestem pewny. Okej, ty jesteś tutaj. Ładna osada, ładny minaret. Kurde, Sarajewo, Bośnia. Tu mamy ruiny, znaczy jakąś taką twierdzę inną. W Belgradzie. Belgrad jest w ogóle austriacki. Ej, Belgrad był austriacki? Czy on nie był przodkiem osmański? No kurde, to niewykluczone, że wam powiem... Jakaś tam... Ty, zaraz zobaczysz, że oni w ogóle mają dalej wojnę ze sobą. Możliwe, że mają. No to ciekawe, mi się wydawało, że... Są obecnie w stanie rozejmu. Agent Detective, no szkurde, pokaż mi to. Imperium Osmańskie toczy wojnę jedynie z Grekami. Dobra, no to w zasadzie jestem bardzo ciekawy, co tam się dzieje z tymi Grekami. Weź kolego podejść pod morę, co? Morei niegdyś był tak zwany despotat Morei, jedno z państw, powiedzmy, że jakby wasalnych, należących do Bizancjum, prawda, do wschodniego Rzymu. No nie, też był na pewno Trebizond i tak dalej. A no, wiadomo, że po tym jak krzyżowcy wjechali w 1204 roku w Konstantynopol, to się to podzieliło też na ogólnie, że powstało Cesarstwo Łacińskie jako państwo krzyżowców, tak? Z kolei zamiast Bizancjum no, było Cesarstwo Nicejskie, to byłby taki główny spadkobierca, ale poza tym no, był też ten Epir, prawda? No i Trebizond. A Trebizond przetrwał chyba najdłużej, bo po upadku Konstantynopola jeszcze tam chyba 30 lat jakoś tam żyli, nie? Coś takiego było, coś mi się tak kojarzy. Dobra, kaski mamy tyle. Możemy sobie dalej polepszać farmy na przykład. Jeśli dzisiaj czasem nie ulepszone, co wątpię, ale ulepszajmy. No come on. Lecisz mistrzu. I no drodzy Państwo. O, są, patrzcie, są. Znalazłem. Ja wiem, że bardzo szybko to klikam, ale chyba no tutaj wiecie, że jakby zależy mi na konkretnie znalezieniu budynku, więc no jest to raczej normalne. Dobra, to mi w ogóle to ulepsz, żeby się tak bardzo nie burzli nasi ludzie. A no i co? No i... Aha, i teraz nagle jest tyle. A co, że minister jest gorszy? Pokaż mi go. Nie wiem, kurde, ale no coś jakby się im nie spodobało do końca. Minus 1, plus 1 nobility, plus 1 lower class. Na plusie ma zadowolenie i są wkurzeni. Dobra, zróbmy w takim razie jednak te podatki, włącz mi je. Jak coś to bunt po prostu rozbijemy. No i tyle. A dobra.
No coś się musiało zmienić w rządzie, bo powiem, że są leciutko wkurzeni wszędzie. Ogólnie nasz ustrój powoduje takie rzeczy. Gdybyśmy przeszli na Republikę, no to by tak nie było. A żeby przejść na Republikę, to zdaje się, musimy w stolicy doprowadzić do buntu. Tylko nie pamiętam, czy to ma być bunt właśnie średniej klasy, czy szlachecki. Chyba szlachecki sprawi, że może to być monarchia, a średniej klasy chyba republika. Może się mylę, macie pojęcie? Mógł ktoś w komentarzu napisać? Ja jeszcze nagram dzisiaj jeden odcinek i niewykluczone, że kolejny, bo mnie w piątek nie ma. Nie wiem, czy się wyrobię na sobotę z nagraniem, więc muszę mieć w razie czego nagrany. Ale możecie napisać, wiecie, nie byłby to dla mnie problem, bo teraz mamy no, monarchię konstytucyjną, która jest chyba średnim, no generalnie ustrojem. No podobnie też, no lepsze już jest absolutne, bo możemy sobie dowoli miksować nasz gabinet, natomiast no też jest ta kara do zadowolenia spowodowana oczywiście reformami, więc ja nie wiem, czy z biegiem czasu nie będzie dobrze pozwolić tutaj przejąć władzę wrogom w Warszawie, naszej stolicy, no i zmienić ustrój. Kurczę, to jest wam powiem ciekawe w tej grze, że jest, no jednak ten rozwój technologiczny jest na tyle istotny, że nawet, no, jest zalecanym w zasadzie zmianą ustroju na Republikę, żeby się dostosować do nowych realiów. W innym wypadku możemy być bardziej zacofani, bo to nie będziemy mogli opracować kolejnych technologii z powodu tego, że nasi obywatele nie będą się na to godzić, bo wtedy chyba nie mamy, nie wiem, może mamy, wydaje mi się, tych debuffów związanych z, no, claim for reform czy jakoś tak. Dobrze mi się wydaje? Czy źle mi się wydaje? Drodzy Państwo, dajcie znać, jak mi się wydaje, co? Fajnie byłoby wiedzieć dokładnie. No i 12 tysięcy. No kurde, mam powiem, że Polska też się troszkę niepokoi i to mi się nie podoba. I powiedz, że szkoły nie... No kurwa, mać! Oczywiście szkoły uszkodzili, no zajebiście. No przekozacko. Mazułem wam powiem o uszkodzeniu szkoły. The state is defeated. Kto go zdobył? To państwo. Persja chyba. Persja? Czy oni byli w tym miejscu? Ja to mam gdzieś pokazane? Nie, już skipnąłem. Nie wiem, ale wiem, że nas Rusek oddziela na szczęście. I Rusek ma troszkę sojuszników. Nawet z Duńczykiem ma sojusz. A no tak, miał przecież, rzeczywiście, że miał. Dobra, pokaż mi w ogóle. I fajnie, że Rusek ma sojusz z Grekami. Tak się to wydaje w miarę, no, powiedzmy, że racjonalne. No tu prawosławni, tak? Kolejna misja. No powiem tak, państwo Grecy. Emmanuel Karkampais Passis. No, dużo masz tutaj osmańskich nieprzyjaciół. Jeszcze flota osmańska. Oj, Jezus, kupczna święczy ta flota. Wy to widzicie? Ja pizgam. Dobra, polepszę mi teraz porty niektóre. Nie jest to drogie, a fajne oczywiście. Reform fortu sobie zrobimy po zniszczeniu Szwecji. A spokojnie. A to już nie teraz, tak? Tylko następnym razem. To znaczy... Co? Nie wiem. No tak, po zniszczeniu Szwecji, więc dopiero za kilka tur. Jak się w Petersburgu już nie będą buntowali, bo teraz jeszcze opuścić miasta nie mogę. No mógłbym niby tych tu zostawić, oni by pilnowali miasta. Nie, że tak nie zrobię, wiecie? Co wy to w ogóle macie, panowie? Jest artyleria, jest husaria, troszkę piechoty. W zasadzie? Dobra, ludziska, robimy to. No, nie ma co tracić czasu. Ruszamy na tą Finlandię. A ty, kolego, zajmiesz się Petersburgiem, nawet zobaczcie, jest niezadowolenie na takim samym identycznym poziomie. Dziwne. No to wygląda, że może, nie wiem, po prostu jednostki mogą dać jakąś określoną ilość zadowolenia? Mniej więcej na przykład niż jakaś jedna? Nie wiem do końca. Dobra, ty możesz stąd, kolego, pójść. Fajnie. A ty możesz stąd pójść? Też możesz stąd pójść. Fajnie, bo ty już pewnie nie możesz. No to ta dwójka rusza do Petersburga. Dobra, mamy 2000, to jest za mało, by cokolwiek sobie tutaj wybudować. Wy już, jak miałem misję... Nie, jeszcze nie wykonaliście, no to... Proszę, wykonajcie. Z sukcesem, panowie. Dobrze, udało się, doskonale. Tak się jakby Szwecja lekko zbagowała chyba. W ogóle przyjrzyjmy się sytuacji międzynarodowej. Austriacy, dużo sojuszy. Trochę wojen. No dobra, Hiszpania. Hiszpania ma strategiczne sojusze, bardzo mi się podobają, mają jednego wasala, no i też troszkę wojen. Francuzi nie mają żadnej wojny, nawet czekaj, co kuźma? What the fuck? Jakim cudem oni nie mają wojny z tymi frakcjami, z którymi jakby nie da się nie mieć wojny, czyli z piratami? Może się dogadać z piratami? Poczekaj, co? Załóżmy z nimi, panowie, czy byście chcieli się dogadać? Bo oni są jako de facto buntownicy.
O, Grecja, handel. Dość lekko są tam w kurze, ale spróbujmy. Okej, okay, tylko macie portę przyblokowane, więc to mi nic nie da. A, bez sensu. A, nie wiem, piraci? No też się nie da rozejmu. To jakim cudem Francuz wziął rozejm z nimi? Może ma jakąś, nie wiem, zmianę ustroju teraz, albo coś tu się zbugowało. Bo tak, sojusz z Hanowerem, Bawarią, Hiszpanią, Osmanami i Włochami i jeszcze kimś innym. Masa handli, w tym Austria. Jeszcze powiem, że to są Brytyjczycy, to wam powiem, że chyba... Jebne. Nie, dobra, z Brytyjczykami handlują. No to już byłoby zbyt dziwne. Zdecydowanie. Fajnie, że ta Szwecja już jest zadowolona. Tak, wiecie, w miarę. Jeszcze jest plus 2, a jeszcze jest, będzie 10 więcej punktów. No, spoko. Chyba, o ile to spadnie. A tego nie wiem. Mam nadzieję, że spadnie, prawda? Co myślicie? Spadnie to? Czy nie spadnie? No, kurde, dobrze byłoby wiedzieć. Okej, okay. No i to jest już bunt taki, że się zespomnili, zgadza się. Dobijmy ich od razu w ten sposób. A automat mi to, boże, zaryzykował mi, powiem, duże straty. Ojoj, strasznie duże straty, ale chyba teraz, dobra, są wkurzeni. Ale jak wrócę, to już chyba nie powinni być aż tak bardzo. Dobra, troszkę podskoczyło przez pozbycie się buntowników, jest minus 9, no wciąż lipa. Dobra, wy teraz lecicie sobie do Finlandii. A troszkę rzeczy się zrobiło. Proszę bardzo, w Petersburgu też to nam powstało. I lepsze drogi. Dobra, na kolejny poziom ulepszyć nie mogę niestety. A nie, ulepszmy sobie to. To sobie ulepszmy. Tutaj jest ok. Astronomical aberration. The aberration of light, giving the stars and planets the impression of movement. Co to znaczy do końca? Nie rozumiem za bardzo. No jański, angielski nie domaga. Niefortunnie. Dobra, teraz ty kolego zabij. Dobrze. Byleby zdobył, wiecie, kolejne cechy. Mhm, agenda tak nie wyszło tu niestety. Niefortunnie. A w ogóle czy ja bym był w stanie zdobyć to na automacie? Nie, sobie zagramy bitwę. No trzeba tą bitwę będzie stoczyć, wiecie. No co to za kurde odcinek bez żadnej bitwy? No nie, no drodzy państwo. Tak to nie można. Dobra. To w ogóle też fajne, bo technologia nam umożliwi dobrą dosyć. Wiecie co, ja to ulepszę, bo się ta Warszawa niepokoi. No, myślę, że to jest teraz dobry wydatek. Okej. Okay. Następnie, mistrze. Hello! Ależ się, kolego, trafiłeś. Sebastian, tylko masz znowu ten debuff jeden, który mi się nie podoba. Ale jesteś, kolego, dobry do treżury. Szkoda, że masz to. To byś był zarąbisty do treżury. Bo tutaj powinieneś mieć oczek. A tyle samo dokładnie. No dobra, a ten obecny kolega, on jest też dobry pod Justice. Pod Justice, pokaż mi to. W sumie taki sam się wydajesz być. A no wam powiem, że nie ma szału. Tu się nic nie zmienia. No kurde. Chyba, że zrobimy tak, poczekaj. Army. O, może w ten sposób. I tego pana sobie zmiksujemy. Co? Co wy na to? Bo ma 4. No i tak jest lepiej. Tak jest. Wydaje mi się, że chyba dobrze zrobiłem. Raczej tak. No i będziemy coraz tego pana od floty miksowali. W porządku. Bardzo mnie to raduje. A tutaj koniec tury. Dyplomacja. Coś tam z Francją się zmieniło? Nie, jeszcze nie. Rok 1700, zaraz 30 będzie. Zobaczcie. Lada moment. Wielkie zmiany nadchodzą. Ciekawi mnie, czy teraz jakaś frakcja sąsiednia się mnie odważy zaatakować, widząc moją potęgę. No już myślę, że będę wam powiem, myślę nad werbunkiem nowej armii, wielkiej, w Szwecji. Tych polskich regimentów, żeby zrobić tam ze dwie armie, by sprawnie to wszystko podbić. No bo zanim dojdą żołnierze z Petersburga, no to troszkę minie. A moja reforma armii będzie taka, że po prostu tych, których mam tutaj, wyślę na... No nie wiem, taką delikatnie pewną śmierć. No i... O... I dobra, i zrąbiście. No i tych nowych już, o nowych już tak zadbam bardziej. To teraz tak. Panowie. Poddasz się? Niestety się nie poddasz. No dobra. Vitus Toll. Ostatnia szwedzka armia. W takim razie sądzę, że możemy tym się zająć jeszcze jako wróżbę. Zmiksujmy sobie ministra. No i wróżba jest taka dosyć mało optymistyczna. Ale zdobycie miasta myślę, że już będzie optymistyczne. Widzimy się teraz państwo na polu bitwy. Po raz ostatni witajcie Szwedzi. Tym razem
Jak zresztą za każdym, przywitam was z soczystym kartaszem. W ogóle dziwna jest ta armia, nie zauważyłem, co ja tutaj wziąłem na tą bitwę. Kurde, sama połowa armii to konnica. Wow, przecież oni byli tak złożeni, żeby dawać Petersburgowi jak największe zadowolenie. No i tego zbytnio nie przedstawiłem później, troszkę to dziwnie wygląda. W każdym razie chcę to miasto wykorzystać, oczywiście zwłaszcza husarię, żeby wiecie, wbić od pleców i wroga rozjechali. Wy też panowie jakoś ustawcie o tam. No i co, tu trwa waleczka, jest spoko, jest minutko, grenadierzy w ogóle stoją z tyłu, o, jakoś was nie ruszyłem za bardzo. No dobra, wy sobie walcie w cele własne, w sumie to mogę wam ręcznie przypisać jakiś taki lepszy cel. Te kolego naparzaj w ochotników. No i dobra, ta wymiana ognia wydaje się być dla nas bardzo, a to bardzo opłacalna. To co, wszyscy się ustawcie tutaj o tak. Dobra, teraz wy gdzieś się tam możecie ustawić. Mój generał, jakaś tam kula, kurde, rykoszet, patrzcie, obok niego przelatuje. Ale nie zginie chyba, co? Chyba nie. Myślę, że nie powinien raczej zginąć. Nie powinien. A w ogóle trzymają jaki wielki zasięg ci grenadierzy. Ile wy macie, panowie? Co jest? 120. Się wydaje, jakby mieli go dużo więcej. Dobra, wy podejdźcie tak. No i uwaga, lada moment, wydajemy ostrożny rozkaz. Teraz tak, poproszę oddział husarii, niech jedzie bokiem i drugi niech jedzie frontem. Dobra, teraz wy. Wy możecie, mamy tutaj self-składzik, o, jeszcze tą husarię. Dobra, jedziesz tak, kolego, jedziesz tak, postaraj się jechać na niego frontem. I z jednostek, które się nudzą, to jest jeszcze ten koleś. No wyjeżdżamy z lasu, więc jest ten taki element zaskoczenia, prawda? Dobra, no i to jest lekki, nie, cofnij się, kolego, cofnij się. Jestem tak ustawiony, wiecie, pod, nad tą górką, że chyba jego strzał nie dosięgnął za bardzo. Dobra, sprawmy, żeby on, wiecie, się rusza, żeby nie zdążył do nas strzelić za bardzo. Oj, tam chyba obrywasz, kolego. Dobra, i teraz, kiedy wystrzelił, odwracamy się i lecimy. A tu... cofnij się szybciutko, przyjacielu, cofnij się. Dobra, zrób może tak. Wy tutaj, wasza dwójka tam jednak leci. Na przyspieszeniu, wy się wycofajcie. Jak z tą husarią? Dobrze, wbiłem się. Strzelić nie zdążyli, cudownie. Tutaj, broken, też jest zarąbiście. Oj, kolego. Oj, tu chyba lekko ryzykujesz, co? No... troszkę dragoni zaryzykowali, ale dobra, trzymają się. Teraz tak, wy raszejcie tych państwa, wy się możecie też wbić na nich, taka chama. Zginął jego dowódca, Witus Stoll. Dowódca Szwedów nie żyje, drodzy państwo, doskonale. Dobra. Teraz tak, Shattered, Porząsiu. No i na nich zaraz się, wiecie, wbijemy z dwóch stron w zasadzie. Więc ty proszę leć na tego pana. Ty leć bardziej tutaj. Też możesz spróbować od dołu się wbić. I powiedzmy, że jeszcze ty tu jedziesz, kolego. No, oni otrzymują szarże w pysk. Chociaż jakbym się cofnął, to nie zdążą otrzymać tej salwy, chociaż... Dobra, wiesz co, kolego, jedź, jedź, nie ma co. Posiłki nadciągają. Jest w porządeczku. Kurde, fajnie się gra w Empire'a pod konnicę, naprawdę, to jest zupełnie inny poziom. Oj, ała. Teraz jak na przykład, nie wiem, gram Warhammera czy coś i widzę jednostkę z bronią palną i ja mam konnicę, to się po prostu boję frontalnie i zaszarżować, chociaż wiem, że w Warhammerze można takie rzeczy robić, ale no, powiem panie, że mam po prostu traumę. Swoją drogą, słyszeliście o czymś takim, bo mi się to obiło o uszy, nie wiem na ile to jest legitne, ale słyszałem takie coś, że podobno jacyś Ruscy moderzy zrobili normalnie możliwość grania koopa w Empire'a. To jest prawda? Bo jeśli tak, wam powiem, no to kurde, wow. No to naprawdę jedno wielkie wow. Bo jakby tak grać z dwie osoby taką kampanię normalną, nie jakiś hocyć śmieszny medievalowy, tylko taką kampanię w stylu powiedzmy Attyli czy Roma 2 czy Warhammera, no Warhammer co to ma w ogóle najlepszą kampanię, bo można grać nawet 8 osób. No to byłoby zarąbiście. Dobra, no i ostatni szwedzki oddział. Proszę bardzo, nawet nie zdąży wystrzelić. Szwecja nie zdążyła, zaspała. Myślę, że to jest dobre pokazanie, jakie naprawdę państwo była Szwecja. Jak widać, nieprzygotowanym, żałosnym. No i właśnie wygrywamy tą drugą wojnę północną. W sumie to już będzie któreś z kolei, bo na tych jakby rozejmów między nami było dużo. Było dużo. Mało nie było, tak. Okej, 200 nie żyje. I szanowni państwo, the state is defeated, Sweden. Także terytorium zdobyte Finlandia i to wszystko wyparowało. Cała ich flota, cały ich dobytek. Nie ma tego.
Nie ma tego, my to teraz mamy. Dobra, trzeba zrobić bazy okrętowe. Gdzie chcemy robić okręty? Wiecie co, ja myślę, że to na spokojnie, jak i przygotowanie też kolejnej wyprawy wojennej, która no, będzie na pewno na danie, no to już w odcinku następnym, wobec czego teraz jak się podobało, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie na Facebooka, Discordzika, Twitch streama i potężny Instant Gaming. Na razie żegnam was, hej hej!